Cześć. Już tydzień temu chciałem nagrywać odcinek o Lechu Poznań, ale nagle wypadł inny temat i tego nie zrobiłem, dzięki czemu przynajmniej jesteśmy teraz mądrzejsi o mecz z Wisłą Kraków. Mecz zremisowany przez Lecha, ale mogący dać znacznie więcej niż ten namacalny jeden punkt. I nie mówię tutaj o kwestiach psychologii drużyny, że gol strzelony w 97 minucie da jakiegoś motywacyjnego kopa albo sprawi, że nagle wszyscy uwierzą, że niemożliwe nie istnieje. W przypadku braku tego gola widziałbym po prostu zagrożenie gdzieś indziej. Zapraszam na futbologa. Gdy w Krakowie rozpoczynał się doliczony czas gry, a Lech przegrywał z Wisłą 0-1, gdzieś w głowie otworzyła mi się taka szufladka z hasłem, które kiedyś zakulisowo usłyszałem od jednej z osób dość mocno związanej z polskim futbolem klubowym. Rozmawialiśmy wtedy o Lechu i było to mniej więcej w czasie, gdy ten Lech wydawał się murowanym kandydatem do tytułu. Mój rozmówca stwierdził, że tak, Lech pewnie będzie mistrzem, ale jest jedno podstawowe zagrożenie. Charakter Macieja Skorży, że to raczej nie jest trener na złe czasy, bo jak wszystko idzie zgodnie z jego planem, to jest super. Natomiast gdy drużyna wpadnie choćby w niewielki dołek, zaczyna się z jego strony polowanie na czarownicę, szukanie winnych niekoniecznie tam, gdzie oni są. Szatnia wtedy zaczyna lekko pękać, a jeśli celujesz w Mistrzostwo Polski, dobrze by było, gdyby każdy jednak pchał ten wózek w tę samą stronę. Przy czym zaznaczam, nie wiem, czy te dane o charakterze Skorży są wciąż aktualne. Wiem jedynie, że jakiś czas temu na pewno były. Słyszałem, że trener Lecha przed zatrudnieniem w Poznaniu, a nawet i dużo wcześniej, ponoć naprawdę mocno pracował nad zmianą tej chyba nieco destrukcyjnej części siebie. Ale jeśli przyjmiemy, że z pewnymi własnymi cechami trudno wygrać, bo w gruncie rzeczy to oszukiwanie natury, łatwo dojdziemy do wniosku, jakie znaczenie pozasportowe może mieć dla Lecha ten punkt wyrwany w Krakowie. Przegrana z Wisłą byłaby już drugą porażką z rzędu, w dodatku drugą bez strzelonego gola i łatwo mi sobie wyobrazić, że przepowiednia mojego rozmówcy, tutaj wybaczcie, że jego nazwisko zachowam dla własnej wiedzy, bo jak wspomniałem, rozmowa była totalnie zakulisowa i z zaznaczonym off the record, mogłaby się spełnić. O ile i tak się nie spełni, bo trudno nie widzieć takiego zagrożenia, patrząc na wiosenne mecze Lecha, który jest trochę jak Dr. Jekyll i Mr. Hyde, bo z jednej strony mamy 5-0 z Niecieczą, która okej, jest najsłabsza w lidze, ale jednak 5-0 od nikogo w niej nie dostaje. Albo jeszcze cenniejsze 3-0 w Szczecinie. Z drugiej strony są porażki z Lechią, Rakowem i prawie z Wisłą, która dopiero co, jak się przynajmniej wydaje, rozpoczyna proces wstawania z kolan. Punkt w niedzielnym meczu być może będzie miał wartość na wagę Mistrzostwa Polski, ale optymizm w Poznaniu i tak musiał się w ostatnim czasie zatrząść w posadach. To naprawdę nie wstyd zremisować z Wisłą Kraków. Zbyt długo oglądam piłkę, by się dziwić, że drużyna z czołówki traci punkty z kimś z końca tabeli. Na przykład niedawno w Czechach dużo mocniejsza od Lecha Slavia Praga przegrała u siebie z drużyną, która na tym etapie sezonu wciąż była bez zwycięstwa i miała 5 zdobytych punktów. Ale może nie tyle wstydem, co rzeczą trudną do wytłumaczenia było to, że Wisła w niczym nie była od Lecha gorsza. Kompletnie w niczym. Powiedziałbym nawet, że była lepsza, bardziej konkretna, bardziej agresywna, stwarzająca groźniejsze okazje, co zresztą też widać po współczynniku expected goals. Wisła zakończyła mecz mając 1,19, Lech 1,13. Niby różnica niewielka, ale po pierwsze i tak na niekorzyść Lecha, a po drugie liczby te nie zawierają przecież sytuacji, w której Wisła zdobyła jak najbardziej prawidłowego gola na 2-0. Swoją drogą od niedzieli zastanawiam się, jak to jest, że nie trafiłem na ani jedną opinię, a wliczam tu też komentarze kibiców Lecha oraz innych arbitrów z Adamem Liczmańskim czy Marcinem Borskim na czele, która zgadzałaby się z sędziami Kwiatkowskim i Frankowskim w kwestii starcia Zdenka Ondraszka z Filipem Bednarkiem, a dwójka wyznaczona do prowadzenia meczu i VAR-u w komplecie uznała, że nie doszło do przewinienia. Ale dobra, zostawiam to, bo sędziowie nie są tematem tego odcinka.
Wracając do Lecha, znów wracam do Macieja Skorży i jego planu na mecz z Wisłą. Może to było tylko mydlenie oczu, może po namyśle chęć odcięcia się od polowania na czarownicę, o którym wcześniej wspominałem, ale przed niedzielnym spotkaniem trener Lecha najpierw zapowiadał kilka zmian w podstawowej jedenastce, a ostatecznie dokonał jednej, sadzając na ławce tylko Christophera Weldę. To jakby nieskorzystanie z wyciągniętych przez siebie wniosków, a przecież da się wskazać na przykład na Radosława Murawskiego, który tak generalnie, a nie na bazie pojedynczych lepszych momentów, wiosną nie wygląda na piłkarza, który prezentuje formę mogącą doprowadzić drużynę do Mistrzostwa Polski. Do tego dochodzi też na przykład znaczna obniżka formy João Amarala, czyli faceta, który w tym sezonie dorobił się statusu zawodnika mogącego w pojedynkę rozstrzygnąć o wyniku, a w Krakowie, i zresztą nie tylko w Krakowie, wyglądał na całkiem pogubionego. Podobnie jak defensywa Lecha przy stałych fragmentach gry. Jesienią nie było z tym żadnego problemu, a coś się nagle teraz zepsuło. W czasie meczu chwilę rozmawiałem ze znajomym trenerem specjalizującym się w tym elemencie i on potwierdził moje obserwacje. Lech bardzo źle bronił i jest to o tyle zaskakujące, że w Poznaniu jest przecież zatrudniona osoba stricte od stałych fragmentów gry, czyli Maciej Kędziorek, co na tle ekstraklasy jest wyjątkiem, bo drugim i ostatnim zespołem mającym w swoim sztabie kogoś takiego jest Górnik Łęczna. Teraz Lech jeszcze dodatkowo na długo straci Bartosza Salamona. Co prawda, kiedy nagrywam ten film, nie wiem jeszcze na jak długo, ale patrząc, co się stało z jego kolanem w końcówce meczu, spodziewam się, że przynajmniej do końca sezonu. Oczywiście nie chcę tutaj wieścić nagłego końca marzeń Lecha o Mistrzostwie Polski, bo w gruncie rzeczy nie widzę większych przeszkód, by Lech za tydzień, dwa znów był liderem. Zakładanie, że tak mocna drużyna na 100% ponownie nie odpali, byłoby chyba niepoważnym. To przecież wciąż zespół mający w polskich warunkach niesamowitą kadrę, mogący pozwolić sobie na posadzenie na ławce ludzi, którzy w znacznej większości klubów ekstraklasy mieliby pewny plac do gry. W Krakowie na ratowanie wyniku z ławki weszli Pedro Tiba, Dani Ramirez, Filip Marchwiński, Alan Czerwiński i Adriel Balua. To jakość, która w dłuższej perspektywie czasu niż dwa ostatnie mecze musi się obronić, nawet jeśli teraz kilku z tych piłkarzy jest pod formą. Ale dostaliśmy też bardzo mocny sygnał, jak szanse na to Mistrzostwo Polski spadają. Dwa tygodnie temu po 3-0 w Szczecinie pewnie można było się spodziewać, że to jest ten moment, który Lech złapał jesienią i wygrywał seryjnie. Tymczasem, jak widać, niekoniecznie. Póki co Lech udowodnił, że z trójki bijącej się o tytuł ma największą amplitudę formy. I jest jeszcze coś, co rzuciło mi się w oczy w meczu w Krakowie. Niby słuchamy, że Lech był gotowy na pressing ze strony Wisły, ale skoro był gotowy, to co stało na przeszkodzie pokazać to na boisku? Bo ja miałem wrażenie, że to najprostszy sposób na Lecha, mocno naciskać. I jeśli przeciwnikowi starczy sił, wytrąci Lechowi większość atutów. Dość symboliczne niech będzie to, jak Wisła zdobyła gola, czyli najpierw straciła piłkę w bocznym sektorze boiska, gdzieś na wysokości pola karnego Lecha, ale wystarczyło nie pozwolić Joelowi Perejrze na wybicie jej w kierunku środka boiska, wywrzeć presję i nieszczęście dla gości było gotowe. Lech w 6 meczach wiosny stracił już 10 punktów, a powinien 11, gdyby Bartosz Frankowski skorzystał ze swojego prawa albo nawet w tej konkretnej sytuacji obowiązku milczenia na warze. Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na tak różne okoliczności strat, wydaje się, że na razie ma więcej problemów niż atutów. Nie wygrał z Krakowią, mimo różnicy 2 klas i prowadzenia 3-1, bo ewidentnie za wcześnie uwierzył, że takie mecze dogrywają się same do końca. Miał wielkie kłopoty ze skutecznością, bo jeden gol zdobyty w meczach z Lechią Rakowem czy Wisłą to dużo za mało w stosunku do stworzonych okazji. W gruncie rzeczy Lech nie radził sobie ani z niską obroną Rakowa, ani z pressingiem Wisły. Trochę za dużo tego, by w Poznaniu mogli się dzisiaj cieszyć z bycia liderem. Lech ma też poniekąd na własne życzenie problemy w bramce. Na własne życzenie, bo klub nie zrobił nic, by zabezpieczyć tę pozycję. Filip Bednarek nie zawalił gola w Krakowie tylko ze względu na faul widmo, bo kolejny raz udowodnił, że o grze na przedpolu raczej nie napisze podręcznika.
Do tego, jak spojrzymy na suche statystyki, jego interwencji szału też nie ma. W tym sezonie obronił 61% strzałów i jak zerkam na innych bramkarzy z czołówki, widzę tu różnicę, która może wpłynąć na rywalizację o mistrzostwo, zwłaszcza, że o jego wygraniu lub nie decydować może jeden punkt. Vedat Kovačević z Rakowa ma 72% skuteczności, Dante Stipica 73%, a nawet dalej jest dużo lepiej od Bednarka, bo Dusan Kucjak ma 71%, Filip Majchrowicz 73%, a Daniel Bielica z Górnika Zabrze nawet 77%. Prawdę powiedziawszy, trudno znaleźć kogoś, kto w liczbach wygląda gorzej od bramkarza drużyny uznawanej powszechnie za faworyta numer 1 do mistrzostwa. Dużo się mówi o presji, ale nie lubię sprowadzania dyskusji o szansach na mistrzostwo do rozmowy na ten temat. Wiem, że chłopski rozum nie ma ostatnio najlepszej pasy, ale dobra, tak na chłopski rozum. Wierzycie, że w Rakowie czy w Pogoni odczuwają mniejszą presję? Może odrobinę mniejszą ze strony trybun, ale wewnątrz drużyny i wewnątrz każdego piłkarza nie sądzę. Każdy jest świadomy, że pracuje na historyczny wynik, że każda porażka oddali go od rzeczy, której może już nie wygrać, że nie zapisze się w pamięci kibiców, którzy do końca życia mogliby mówić, że drużyna ze Stipicą, Dąbrowskim i Kowalczykiem albo Kovačevićem, Niewulisem czy Iwim Lopezem dała im pierwsze i być może jedyne mistrzostwo Polski w dziejach. Presja będzie zjadać wszystkich. W piłce nie ma nic dłuższego niż najbliższy tydzień. Lech przekonał się o tym po meczu z Pogonią, a teraz w tym jego nadzieja, by kolejny raz ta prawidłowość potwierdziła się po spotkaniu z Wisłą. Według mnie ten punkt wyszarpany w Krakowie ma taką wartość, że wciąż to w Lechu widzę faworyta numer 1, bo porażka mogłaby tam naprawdę wyrządzić niezłą rozróbę. Tak czy inaczej dobrze, że Lech potracił tyle punktów, bo mamy najciekawszą ligę od lat, czyli spełnia się hasło niemal zarezerwowane dla Macieja Skorży. Ode mnie dziś to już wszystko. Widzimy się za tydzień o tej samej porze. Ostatnio ze względu na przyjście do gol.pl Kuby i Leszka wyraźnie skoczyły nam suby i nie pogniewam się, jak skoczą jeszcze mocniej, więc jak macie wolną sekundę, zostawcie coś od siebie. Trzymajcie się i do zobaczenia.